chciałbym w oktawie nowego 2012 roku złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, samych sukcesów nie tylko na niwie zawodowej, ale i także w życiu osobistym. Człowiek, który nie wie, do jakiego portu zmierza, żaden wiatr nie jest dla niego pomyślny. Wieczór studniówkowy. Anno Domini, trzecim liceum ogólnokształcącym w Lesznie 2012 uważam za rozpoczęty. Można powiedzieć, tańczyła przysłowiowa klasa, bo około 30 osób, natomiast mamy w tym roku 147 maturzystów. Licząc z osobami towarzyszącymi, to pewnie na sali bawi się ponad 200 osób. Jak długo trwały przygotowania? Bo wiem, że to są żmudne prace. No, przygotowania jak co roku trwają już od późnej jesieni. Nauczycielka wychowania fizycznego, koleżanka Iwona Woźniak, wspólnie z koleżanką Mirosławą Marcinek przygotowywały młodzież do tradycyjnego poloneza. Liczył pan, ile tak naprawdę zostało dni do studniówki? Tak na okrągło, pewnie około 20 dni więcej niż te symboliczne 100. Czego pan życzy abiturientom na maturze? Przede wszystkim połamania pióra, trafnych, mądrych decyzji i aby wiodło im się w dorosłym życiu. Dziś zawsze czas tej studniówki. Już pożegnasz nasz czas, wszelkie smutki. Martyna Stefaniak. Monika Szkarotkiewicz. Chciałem z was zapytać, jak długo trwają przygotowania tych kreacji? Mniej więcej miesiąc. Trudne, żmudne przygotowania? Bardzo. Sklepy są pełne sukienek i nie wiadomo, którą wybrać, która by była najlepsza dla nas. Ale myślę, że nam się udało i wybrałyśmy najlepszą. Ile kosztuje taki perfekcyjny ciuch na studniówkę? Na przykład moja była szyta, moja mama mi szyła, więc to nie ma dużych pieniędzy. 200-300 zł? Nie. To na przykład kupuje się sukienkę w tanim sklepie i potem się ją przerabia. Zależy, bo jak się szyje, to może być taniej. Ale tak w sklepach kosztują od 100 do 200-300 zł. Do której ta dzisiejsza zabawa? Mamy nadzieję, że jak najdłużej.